Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Z wędką nad wodę w polski świat. Z przepięknej rzeki witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek spławikowy. Można powiedzieć, że upragniony nie tylko przeze mnie, ale i przez wszystkich widzów, ponieważ bardzo dużo maili napłynęło do naszej redakcji programu Z wędką nad wodę w polski świat, abyśmy nagrali wiosenne łowienie na spławi. Dlatego dzisiaj bardzo prosto, spontanicznie będziemy łowili metodą na bata. Jeżeli chodzi o wędkę, to za chwilę opowiem o zestawie, jak będę łowił, w jakim miejscu, ale jeżeli chodzi o wodę, na której będę łowił, jest to starorzecze rzeki Drwęcy. Jak widzicie za moimi plecami jest ten kanał, można powiedzieć kanał w cudzysłowie przepływowy. Co prawda woda tutaj, niektórzy powiedzieli, że stoi, ale nie do końca tak jest, ponieważ tutaj wpływa, a tam później dalej wypływa. Tu są takie miejsca, gdzie szczególnie wiosną ryby typu płotka czy leszcz wpływają właśnie na tarło. Szczególnie w tym roku było bardzo dużo wody zimą. Rzeka Wisła była bardzo wysoka, Drwęca była wysoka, co mnie zresztą cieszy i nie jednego wędkarza w Polsce, z tego względu, że te ryby będą mogły wpłynąć w miejsca, gdzie dawniej się wycierały. Dlatego przyjechaliśmy tutaj na Drwęce w okolice Golubia Dobrzynia, gdzie będziemy próbowali połowić białorybu. Myślę, że głównie nastawiamy się na płoteczkę. Jak widzę, wędkarze już się schodzą z okolicznych miejscowości, także musi się coś tutaj dziać, a jak są wędkarze, to i są ryby. Także oglądajcie program, myślę, że będzie się działo. Mamy ładną rybę, ale to będzie okoń. Oczywiście, że okoń. No, trochę tego jokersa poszło i zobaczcie, takie okoń. Ładny. Ła, chodź tu. Delikatnie zapięty, także zaraz go wypuścimy. Grubasek. Taki ponad 20 cm. Ach. Ktoś go tutaj miał. Zobaczcie. Są przed tarłem, bo mlecze mleje, zobaczcie. Trzeba go szybko wypuścić. No płyń sobie. I popłynął.
jeżeli chodzi o miejsce, które wybrałem sobie, to jest dość głębokie starorzecze. Myślę, że powyżej 2 metrów tutaj będzie. Ja tu kiedyś łowiłem około dwóch lat, tak myślę. Piękne miejsce, dosyć głębokie, szczególnie obfite w ryby wiosenną porą. Można powiedzieć, że w tym roku i lód nam dopisał, i ta wiosna jest obfita w wodę, także te ryby będą swobodnie mogły się wytrzeć, co mnie cieszy. Jeżeli chodzi o zanętę, którą przygotowałem sobie na dzisiejsze wędkowanie, to trochę coś powiem o zanęcie. Jest to kilogram zanęty spożywczej na 2 kg ziemi bełchatowskiej. Dlaczego tak? Ano dlatego, że tutaj właśnie, gdzie jestem, nie ma aż tak bardzo dużych ruchów wody. Są, oczywiście delikatnie płynie, ale nie płynie tak jak na rzece, także nie muszę tutaj, że tak powiem, dawać jakieś gliny wiążące i tak dalej, i tak dalej. Ta zanęta ma nam pracować. Dlaczego ciemna? Ano dlatego, że szczególnie w starorzeczach, gdzieś gdzie jest dużo mułu, podłoże jest ciemne. Tam podajemy lekką zanętę, aby nam nie wpadała w muł, to jest przede wszystkim. Druga kwestia jest też taka, żeby była ciemna, ponieważ nie będzie odstraszała ryb typu płotka, tych mniejszych ryb, prawda? Bo one będą widoczne wtedy dla drapieżnika, będą kuszące i musimy tego uniknąć. A nastawiamy się na małe ryby. Także zanęta jest przygotowana już wcześniej, żeby Wam tutaj nie nudzić. Co jest istotne? Na początku, po zrobieniu zanęty, przetarłem ją przez sito. To jest też bardzo ważne. Później ziemia przez sito, później razem wszystko wymieszałem. No i tak to wygląda. Razem wszystko też można przez sito przepuścić. Jeżeli chodzi o robaki, oczywiście Jokers. To jest taka podstawa. Ja co prawda mam go z tamtego tygodnia, ale jeszcze myślę, że da radę mi dzisiaj pomóc w wędkowaniu i zachęcić jakieś rybki do brań. Co tu jeszcze mam przygotowane? Kolorowy robak. Myślę, że jeżeli nie mamy grubej ochotki, to jest, no to tym możemy się w jakiś sposób przytrudzić i na to łowić, to bez problemu jest dosyć dobra przynęta. Jeżeli chodzi o tego typu robaki, ja tu wsypałem wcześniej troszeczkę zanęty spożywczej, która w jakiś sposób nasyci zapachem te robaki i będą przede wszystkim atrakcyjniejsze, zapachowo na pewno, dla ryb, które będziemy starali się złowić. Mam również tu przygotowaną taką większą ilość robaków, to zobaczcie sami, również przesypaną zanętą spożywczą, płotkową. Ona jest, no, pięknie pachnie, te robaki też będą ładnie pachniały. One szczególnie latem się strasznie pocą, musimy je trzymać gdzieś w cieniu i oczywiście posypać je zanętą, żeby się nie pociły za bardzo, bo później wydobywa się z nich taki brzydki zapach. To nie jest wskazane, jeżeli chodzi o łowienie ryb. Także robaki mamy przygotowane, zanętę mamy przygotowaną. Co jeszcze istotne? Istotne jest to, aby dobrze wygruntować tutaj to miejsce. Nie będę siedział na kombajnie, będę siedział na tego typu elemencie, który myślę, że większość wędkarzy posiada w domu, czyli skrzyneczka, zwyczajna skrzyneczka. Pierwsza płoteczka, pierwsza wiosenna płoteczka. Teraz wędka. To jest 7-metrowy bat, dosyć mocny, uniwersalny. Ja tym łowię na rzekach, na jeziorach, praktycznie wszędzie. No, każdy wędkę może sobie kupić, jaką chce, jest bardzo dużo wyborów wędek, także tutaj nie będę namawiał. Bat to bat, w miarę tego, aby był przede wszystkim lekki, prosty, czyli, bo często widziałem baty, które są, no, takie lejące się na dnie. Musi być przede wszystkim prosty, przede wszystkim lekki, no i mocny, w miarę możliwości, dostosowany do ryb, które będziemy łowili. Bo nie będziemy łowili na baty wyczynowe, które są bardzo delikatne, ogromnych leszczy, prawda, czy karpi, bo możemy je złamać. Szczególnie pamiętajmy o tym, aby żyłka do takiego bata była dostosowana do jego możliwości. Nie możemy tu założyć żyłki zaraz jakieś, nie wiem, 30, bo zaraz możemy go złamać, tym bardziej, jeżeli przypon jest też dosyć gruby. Pamiętajcie, dostosowujemy do batów konkretną żyłkę, konkretne zestawy, aby nie przeciążać, bo to jest też bardzo ważne. Jeżeli chodzi o, ja tu może go odłożę, jeżeli chodzi o spławik,
Zachęcam do tego typu spławików, jak na przykład ktoś ma problemy ze wzrokiem, on jest tu czerwony, różowy, jakiś seledynowy, no i przede wszystkim powinien być wygruntowany do tego miejsca, prawda? To jest też bardzo ważne, żeby płotka biorąc miała tylko taką możliwość, taką delikatną. To jest też istotne, jeżeli chodzi o wędkarstwo. Dlaczego tego typu spławik? Ano dlatego, że mam problemy, jak daleko zarzucam, czy jest pochmurno, czy deszczowo, czy jest słońce, to wtedy właśnie tego typu antenka mi pozwala na obserwację brań. Jeżeli chodzi o żyłkę główną, tu jest 0,12, to jest z zupełności, uwierzcie mi, przypon 0,09. Założyłem sobie oliwkę, niedużą, bo już nie chciałem kombinować z ołowiami. Nieduża oliwka, oczywiście tutaj mam, ona jest zastopowana tutaj takim stoperem, do tego idzie ołów, jeden i drugi, bo tutaj dokładnie sobie wyważyłem spławik. No i oczywiście tutaj na końcu śrucina sygnalizacyjna, która jest bardzo ważna. I teraz bardzo ważne jest to, żeby ten przypon, jak go złożymy, nie stykał się haczyk ze śruciną tutaj tą główną, tą oliwką, bo wtedy dojdzie nam do tego, że będziemy plątali zestawy, a tego chcemy uniknąć. Za chwilę wyciągnę jeszcze gruntomierz, założę go na haczyk, oczywiście marker, którym zaznaczę sobie, jaka tu jest głębokość, aby po zerwaniu zestawu, jeżeli coś takiego się wydarzy, będę wiedział i nie będę już musiał płoszyć ryb. Także teraz zwiększę delikatnie grunt i przechodzę do tego, aby wygruntować sobie zestaw. No, kolejna ładna rybka. No i kolejny okoń. O, ładny. Dwa okonie. Myślę, że jakbym tu pewnie łowił dzisiaj, próbował łowić okonie, to trochę by się ich połowiło. Cieszy, naprawdę. Bardziej niż te płotki, bo chociaż jest hol. Ciekawy. Dobra. I wypuszczamy pana. O, mleczem. Przed tarłem są. Teraz tutaj. Zobaczcie, ładny. Ach, super. Ale dzisiaj jest Eldorado okoniowe. Miało być płotki, a są okonie. Ale tu pewnie by nas pięknie połowił pięknie. Ale zobaczcie, jak leją mleczem. Płyń sobie. Ale Eldorado okoniowe, także połowione. Nie myślałem, że tak będzie fajnie. Jestem mile zaskoczony, bo wolę łowić takie okonie. A jeżeli miałbym łowić płotki małe. Ale dlaczego płotki nie biorą? Nie wiem, tutaj pan obok mnie też widziałem, że złowiło konia, ale słyszałem, że jeszcze płotki tutaj nie biorą. No ale dobra, można czasami delikatnie tak wprawiać w ruch tą przynętę naszą, minimalnie przesuwając pławik, żeby coś tam się działo. To wabi ryby. A jeżeli są okonie w łowisku, to trzeba dołożyć na przykład jokersa do ziemi i nęcić. To jest bardzo dobry sposób, uwierzcie mi. Albo cięty czerwony robak, jeżeli nie mamy jokersa, bądź ochotki. Jeżeli chodzi o gruntowanie, mamy już
Co prawda ja sobie wcześniej wygruntowałem, ale chcę Wam pokazać na wizji, jak to robić, jakim ciężarkiem akurat w tym wypadku. W tym wypadku założyłem sobie ciężarek do gruntowania 15-gramowy. On jest zakończony taką gumką, w którą wpina się na przykład haczyk, prawda? Ciężarki są różne, 10, 15, 40, 50-gramowe, w zależności od tego, na jakiej wodzie gruntujemy, na jakiej wodzie łowimy. O tym po prostu należy pamiętać. Dlaczego tak jest? Dlatego, że łowiec na stojącej wodzie nie założy tej 50-gramowego ciężarka, który nam wpadnie po muł, na przykład, nie wiem, 20-30 cm i to już będzie różnica w gruncie dosyć duża. Dlatego lekkie ciężarki, w zależności od na którym będziemy łowili. Tutaj jest dużo muł, dlatego lekki ciężarek, zresztą łowię na bata, delikatny zestaw, w zupełności 15-gramowy nam wystarczy. Oczywiście do tego potrzebny jest marker, aby zaznaczyć głębokość na przykład na naszej wędce. Ja już tu zaznaczałem wcześniej, zobaczcie, może Wam pokażę. Tu było zaznaczane, prawda? To są głębokości. Haczyk dopinamy do końcówki, no i tutaj końcówka spławika, wtedy mamy wygruntowane. To jest też taki news dla Was, żebyście o tym pamiętali. Staram się, abyście idąc na ryby wiedzieli, co macie po kolei zrobić. Jeżeli zrobicie to wszystko po kolei, jak ja mówię, uwierzcie mi, że coś tam się uda złowić, jeżeli będą chciały brać ryby. No i teraz gruntujemy, obieramy sobie punkt na drugiej stronie. Ja mam takie drzewo, które jest pocięte przez bobry. No i teraz można przez plecy, ale ja wystarczy mi w ten sposób, bo ja więcej wiem, gdzie będę łowił. No i stukając o dno, zobaczcie. Stukając o dno mogę sobie sprawdzić, jaki tu jest gruncik. To już mam zaznaczone na moje wędce, wcześniej sobie zaznaczyłem. Także tak jak mówiłem, tu jest powyżej 2 metrów na pewno. Także na tej głębokości będziemy łowili. Na razie damy zestaw na styku, później minimalnie podniesiemy zestaw, żeby był bardziej kuszący dla ryb. To jest kolejna rybka i to będzie na pewno okoń. Ale tu mi wchodzi, chodź tu. O, nieduży. No ale jest. Mówię, tych okoni dzisiaj jest naprawdę dużo. Ale płoteczki nie biorą, tylko drapieżniki. O, jest. Jednak bardzo przydatny jest taki podbierak długi, szczególnie właśnie tutaj, gdzie jest dużo martwego zielska, może inaczej uśpionego zielska, które czeka na cieplejsze dni. O, i następny okoń, delikatnie zapięty. No, takie ładne te okoń. No i płyń sobie. O to chodzi. Nie ma płotek w ogóle, totalnie. Uklejki pojedyncze i okoń. Ale widocznie po prostu mają ten moment przed tarłem, że chcą współpracować. A druga sprawa, też mogą odstraszać płotki. Chociaż jeżeli by były płotki na braniu, byłoby ich dużo, to co jakiś czas bym jakoś odłowił. Po prostu są okonie teraz, a reszta. A po prostu płotki nie biorą. Może przyjdzie ich czas za tydzień, za dwa, jak się zrobi cieplej, nie wiem. No na razie jest te pierwsze dni wiosny, można powiedzieć, tak? Kiedy lód zszedł, rozpuścił się. Ja teraz czekałem pewnie na następnego okonia, dlatego jokersa, dużo jokersa damy teraz. O, do nęce, dużą ilością. Nieduże kulki. Nawet często tak rozgniatywałem, żeby był ten zapach. Okonie lubią właśnie. Jest dużo jokersa. Ale okonie też, jeżeli nie mamy za dużo robaków, to fajnie się je łowi i też są chętne nabrania. Jeżeli łowimy na przykład na czerwone robaki. O. Było branie, ale puściło. Ale frajda, naprawdę niesamowite. Przyjechaliśmy na płotki, a łowimy okonie piękne. Chodź tu. Leciutko zapięty.
Zobaczcie, jaki ładny pasiak. Piękne ryby. No i kolejny okoń. I to też nie za duży, ale jest. Cały czas okoniek się doławia. Chodź, nie chcę go uszkodzić, bo to będą się wycierały lada moment. Ale żadnej samicy, to tylko wszystko samce. A, nieduży, ale jest. A, uderzony przez jakąś rybkę. Albo nie, przez, to jest dziób, przez jakąś ptaka. Piękna rybka. A zaczęły brać płoteczki. Kończymy nasz dzisiejszy odcinek programu Z wędką na wodę w Polskę i świat. Zapraszamy na kolejny przyszły czwartek o 16:10. Piszcie do nas maile, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach programu, bo ten program jest specjalnie dla Was. Wszystkie metody, wspaniałe miejsca, przepiękna pogoda, czasami świeci słońce, czasami pada deszcz. Różnie to bywa, jak to na rybach. Ale podsumowując dzisiejszy dzień, to na pewno nie byłem przygotowany na to, że nie będą tak współpracowały płotki, jak współpracowały okonie. I dobrze, że miałem ze sobą Jokersa, donęcałem co jakiś czas i te okonie odławiałem bezproblemowo. Natomiast płotki dopiero teraz zaczęły się wnęcać, jak te okonie widocznie odpłynęły. Ale dzień uważam za zakończony, mile spędzony czas, jest coraz cieplej. Myślę, że te ryby powoli będą się odpalały i będą nam brały. Dlatego zachęcam wszystkich do aktywnego spędzania czasu nad wodą. No i przede wszystkim do tego, abyście w jakiś sposób włączali się w nasz program, żebyście pisali, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach programu, bo ten program jest z myślą o Was stworzony. Nie tylko o mnie, ale przede wszystkim o Was, bo to Wy jesteście w tym wszystkim najważniejsi. Szczególnie cieszą mnie maile od takich najmłodszych wędkarzy, którzy uczą się na tych odcinkach. To jest najprzyjemniejsze, szczególnie kiedy jestem na rybach, nawet prywatnie, podchodzą do mnie, pytają. Pytajcie, bo po to jest wędkarstwo, po to jest nasza rodzina wędkarska, aby pytać, rozwijać się, iść do przodu. A piękno Polski, piękno naszej cudownej przyrody, piękno stworzenia trzeba doceniać, bo nie ma nic lepszego, szczególnie w tym ciężkim czasie, jak powietrze i możliwość wyjścia z domu. Dlatego no, dzisiaj po prostu jest wyjątkowy dla mnie dzień. Oglądajcie program, do zobaczenia. Ale mam rybę. Ale to jest smok. Urwany haczyk. To był smok. Nie do wyciągnięcia ryba. Nie wiem, co to było. Ale 0,9 na przyponie. Ale to nie wiem, co to było. Była bardzo duża ryba. Bardzo. Nie do zatrzymania. Taki news na koniec odcinka. Szkoda. Bierzesz rybę?